Moim gościem RDNO Polska jest starosta powiatu dolnickiego Piotr Chędziek. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie starosto, w ostatnich tygodniach był Pan na Komisji Bezpieczeństwa odnośnie drogi wojewódzkiej i tam Pan zadeklarował, że jeśli będzie możliwość utworzenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową na Paszczynę, to powiat dołoży się do tej sygnalizacji świetlnej. Tak, to jest bardzo ważne dla mieszkańców powiatu dębickiego, w szczególności oczywiście dla mieszkańców gminy Dębica i miejscowości Brzeźnica, ponieważ na tym odcinku drogi pomiędzy lasem a centrum Brzeźnicy dochodziło do bardzo wielu wypadków, w tym kilku naprawdę tragicznych. To skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne i już rzeczywiście od dawna myśleliśmy o tym, żeby razem z wójtem Stanisławem Rokoszem, żeby coś w tym miejscu z bezpieczeństwem zrobić. I taki pomysł się narodził, że droga jest wojewódzka, więc chcielibyśmy, żeby to rzeczywiście zarządca tej drogi podszedł do tego poważnie i żeby tą sygnalizację świetną zamontował, a my ze swojej strony, ponieważ jest to skrzyżowanie z drogą powiatową, więc część tej sygnalizacji również będzie na drodze powiatowej, uważamy, że możemy w jakiejś części do tego finansowania się tego projektu dołożyć. Wspólnie zresztą z wójtem, myślę, że połowę tego, ile będzie kosztowało wykonanie tej instalacji, to wspólnie z gminą Dębica deklarujemy, przynajmniej tak wstępnie mogę powiedzieć z rozmów przeprowadzonych razem z panem wójtem i wstępnie z panią marszałek Ewą Draus, że wspólnie do tej inwestycji podejdziemy i ją rzeczywiście sfinansujemy. Na pewno kierowcy będą musieli się uzbroić w cierpliwość, jeśli chodzi o drugą stronę miasta, bo tutaj jest budowany drugi most na Wisłocy w kierunku Straszęcina. No pamiętamy, jak wyglądało przynajmniej to pierwsze zamknięcie na kilka dni tego mostu. Można powiedzieć, że był Armagedon. Przy drugim zamknięciu już było trochę lepiej. Jakiś plan, jak to zrealizować, żeby kiedy ten most będzie zamknięty na półtora, dwa miesiące, żeby ten ruch był w miarę płynny. Trudno tutaj coś wymyśleć. Musimy teraz wystąpić jeszcze do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zmianę warunków, ponieważ ten most ma być rozebrany zgodnie z planem do końca marca, a później most ma nowy powstać zgodnie z planem z kolei do końca lipca, więc te dwa miesiące byłby zamknięty, ale niestety z przyczyn różnych, związanych też i z budową wału, który postępował, można powiedzieć, jeszcze już w fazie prawie budowy tego mostu, trochę się przesunęło okres tej budowy, rozpoczęcia tej budowy mostu faktycznego, to ten termin się przesuwa i w związku z czym nie możemy dopuścić do tego, żeby ta decyzja o tym, żeby most został rozebrany do końca marca pozostała, a z kolei otwarcie nowego mostu przesunęło się, więc będziemy robić wszystko, żeby to się ze sobą wszystko sprzęgło. Postaramy się, żeby ten most był tak naprawdę niedostępny jak najkrócej. No, musimy zbudować rondo. Tu trzeba pamiętać, że rondo musimy podnieść o metr właśnie w związku z tym podniesieniem wału, ponieważ nowy most jest dużo wyżej posadowiony. Jak Państwo jeździcie, to widać, że to jest przynajmniej z metr, półtora wyżej niż jezdnia starego mostu. No i nie ma możliwości, żeby do ronda na obecnej wysokości tak duży spadek z mostu się odbył, więc całe rondo musi być podniesione. I to jest pierwszy problem, który się pojawia, bo musimy rondo wyłączyć w ogóle z ruchu. Oczywiście będziemy się starali robić to może tak połowicznie, że pół ronda będzie przygotowywane, jakiś będzie objazd tymczasowy. No, to jest wiele problemów technicznych, które no nie tylko sam most powoduje zamknięcie tej drogi. No, a później oczywiście most, ale będziemy robić wszystko, żeby ten most był rozebrany dopiero wtedy, kiedy nowy most będzie przejezdny, choćby częściowo. Będziemy się starali robić wszystko, żeby ten okres zamknięcia był jak najkrótszy, bo faktycznie miał Pani rację, jest to Armagedon. Ale to pokazuje tylko, jak ważne są mosty na Wisłoce. A ten temat był zaniedbany przez te kilkadziesiąt lat. Ale Panie Starosto, kiedy te ewentualne utrudnienia miałyby się odbyć? Myślę, że jeśli by miało dojść do tego, że ten most będzie rozebrany po otwarciu, jakby przynajmniej częściowym udostępnieniu do ruchu nowego mostu, co pewnie chcemy zrobić końcem sierpnia, to byłoby to bliżej wakacji. Najlepiej byłoby oczywiście, żeby to się wydarzyło w wakacje, wtedy kiedy ten największy ruch, który generują szkoły w Dębicy, powstaje, ale nie możemy tego zagwarantować. Myślę, że to będzie bliżej maja, czerwca. Najpierw chcemy zrobić rondo. Jak to rondo zbudujemy, to wtedy też będzie dostęp do mostu utrudniony, ale to postaramy się zrobić, żeby jak najmniej przeszkadzać kierowcom i mieszkańcom naszego powiatu. Oficjalnie, formalnie dwa miesiące, może uda się w miesiąc. Jak będzie półtorej, to też jakoś, myślę, musimy przeżyć wszyscy. No nie ma wyjścia. To nie jest coś, co robimy przeciw mieszkańcom, tylko po prostu coś, co wszystkim nam będzie służyć, bo nie ma innej możliwości. Fizycznie, technicznie, naprawdę różne były warianty brane pod uwagę, ale nie ma takiej możliwości, żeby przeprawa trwała nieprzerwanie, a nowy most powstał. Po prostu. Panie starosto, cały czas pozostajemy przy drogownictwie, a właściwie teraz chodzi o bezpieczeństwo na tych drogach. Wzdłuż Rzeszowskiej, Krakowskiej, u nas w Dębicy sporo wypadków właśnie na przejściach dla pieszych się wydarzyło. No tak, jest to rzeczywiście niebezpieczna sytuacja, te przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Krakowskiej i Rzeszowskiej. Zresztą w poprzedniej kadencji wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Pani wiceprzewodnicząca
przewodnicząca Rad Powiatu Anna Mazur wielokrotnie zgłaszała ten problem. Nie tylko ona, zresztą pamiętam, że też pan radny Roman Ciszek się tym zajmował, że te przejścia dla pieszych są słabo oświetlone i czas chyba rzeczywiście się tym zająć. Złożyliśmy wniosek do takiego konkursu, który realizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Razem Bezpieczniej i w tym wniosku zaprojektowaliśmy 3 przejścia dla pieszych interaktywne, czyli takie, które posiadają oświetlenie wbudowane w drogę przed przejściem dla pieszych, migające na czerwono. Znaki, które się uaktywniają, ponieważ są tam czujniki ruchu, więc kiedy się pieszy zbliża do przejścia, to wtedy zaświeca się oświetlenie takie bardzo jasne całego przejścia. Zaczynają pulsować światła pomarańczowe i te wbudowane w asfalt. I to powoduje, myślę, że już takich sytuacji, jak miały miejsce rzeczywiście głównie koło szpitala, to już chyba nie będzie. Te przejścia to jest właśnie przejście koło szpitala na ulicy Krakowskiej, koło Starego Sądu na ulicy Rzeszowskiej i koło Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1. Wiem, że pierwsze miejsce chyba w województwie ten nasz wniosek zajął, no więc liczymy na to, że się uda, a jak się nie uda z tych pieniędzy tego zrealizować, to będziemy szukać po prostu pieniędzy własnych, no bo fakt już chyba czas najwyższy, żeby się tymi przejściami zająć. Szuka pan także pieniędzy na budowę szkoły specjalnej. Wiemy, fundamenty już są, natomiast no wiadomo, że inwestycja bardzo kosztowna. Wiem, że był pan w Ministerstwie Edukacji, wiem, że pan cały czas z panią wojewodą, z panem marszałkiem rozmawia. Czy są jakieś rezultaty? Wiemy o jakichś pieniądzach, na które powiat ma szansę? No tak, to wszystko oczywiście, co pani powiedziała, się odbywa i będzie się dalej odbywało, ponieważ te spotkania muszą trwać. Ja myślę, że takich samorządów, które chcą skorzystać z jakiegoś dofinansowania ekstra, czy to z Ministerstwa Infrastruktury, czy z Ministerstwa Finansów, czy z rezerwy premiera, jest dużo. I mówiąc tak kolokwialnie, kto pierwszy, ten lepszy, więc rzeczywiście się w to angażujemy. Odbyliśmy wiele spotkań z panią minister Zalewską, z panem ministrem Kwiecińskim, bardzo ważnym element, z panem posłem Janem Warzechą byliśmy w Ministerstwie Edukacji. Była u nas pani poseł Józefina Hrynkiewicz, która była w szkole, w Zespole Szkół Specjalnych i to wrażenie na niej zrobiło przeogromne i to wrażenie później ona przekazała, myślę, szerokiemu gronu decydentów politycznych i nie tylko i dzięki temu z takim zaangażowaniem te instytucje się jakby też tym naszym problemem, ale to nie tylko naszym, ale wspólnym zajęły. Stąd byliśmy na rozmowach też w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i mamy zapewnienie, że otrzymamy środki z rezerwy ogólnej pana premiera. W związku z tym podjęliśmy uchwałę o zwiększeniu własnych środków na budowę szkoły do 4 milionów, ponieważ możemy otrzymać 50% dofinansowania z tej rezerwy i chcemy, żeby za te 8 milionów, które planujemy wydać w tym roku i które musimy zresztą wydać w tym roku, jeśli oczywiście stanie się to ciałem, bo tak no na razie to są wszystko rozmowy, poważne zapewnienia, ale mimo wszystko jeszcze nadal zapewnienia. Ale jeśli to rzeczywiście się stanie, to jak najszybciej ogłaszamy przetarg. Próbujemy wykonać stan surowy zamknięty, czyli budynek stojący, przykryty, zaszklony i ze stolarką drzwiową, bo po prostu więcej nie zdążymy zrobić. Gdybyśmy mogli pozyskać nawet i więcej pieniędzy, a takie teorie rzeczywiście są, że moglibyśmy, to i tak nie uda nam się zrobić w roku więcej niż to, co planujemy i tak będziemy musieli bardzo się starać, żeby to zrobić. No a później będziemy korzystać z wszystkich innych programów. Jest program dla osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Rozwoju, w Ministerstwie Infrastruktury, z tym, że tam akurat można skorzystać tylko Dostępność Plus, tam, że można skorzystać w zasadzie już na gotowe budynki, na przystosowanie ich jakby do potrzeb osób niepełnosprawnych, więc nie ma mowy, żeby z tego programu budować, ale można wyposażyć szkołę podstawową. No akurat tylko podstawową, ale zespół szkół zawiera też sobie szkołę podstawową, więc tam można pozyskać do 2 milionów na wyposażenie, no czyli meble i całe wyposażenie sal. Więc jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rzeczywiście rozmawiamy z panem marszałkiem. Rozmawiałem ostatnio z panią marszałek Ewą Draus przy okazji właśnie Komisji Bezpieczeństwa, która się odbywała w Pustkowie i tam też mamy takie wstępne zapewnienie, że marszałek postara się w jakiś sposób dołożyć do budowy tej szkoły w formie być może jakiejś pomocy między samorządami. Pani wojewoda, z którą rozmawiałem, pani wicewojewoda, powiedziała też, że jest możliwe pozyskanie rezerwy wojewody w jakiejś tam kwocie, więc staramy się to wszystko zbierać, ale w tym roku więcej już tak nie zrobimy. Jeśli w tym roku uda nam się uzyskać pomoc
z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wysokości tych 4 milionów i wspólnie ze swoich środków zbudujemy tą szkołę, to w przyszłym roku będziemy dalej ciężko pracować, albo jeszcze w tym, tak żeby już na przyszły rok pieniądze były. Także no, zobaczymy. Mam nadzieję, że jak się spotkamy za 3 miesiące, to już będzie po przetargu i będziemy po prostu budować. Dziękuję pięknie za rozmowę. Gościem RDN Małopolska był Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Bardzo dziękuję.